Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Komson, witam was w piątym odcinku z Battlefielda 3. Dzisiaj jesteśmy na mapce Duży Bazar w trybie podboju. Jak zawsze standardowo zaczynamy szturmowcem. Nagrywam to oczywiście o 3 rano. Nie wiem czemu, ale mam jakieś fazy właśnie na nagrywanie wieczorem. Lecimy z M16A3 i zobaczymy, jak nam tutaj wszystko wyjdzie. A, i przepraszam, gramy na serwerze 48-slotowym, ale ja gra tutaj po 16 osób jak na razie, bo jest, wiecie, późna godzina, znaczy poranna godzina i po prostu ludzie jakoś... jest mała aktywność. Nie gra jakoś tak bardzo dużo ludzi i serwery nie są pełne. Macie tam wrogiego snajpera, odbiór. Over. O kurde, tutaj chyba ktoś jest. Coś czuję, chociaż nie, wątpię. Boże, coś czuję, wątpię. Wow, wow, wow. Zabił mnie moją własną bronią. Chyba mi plecy robił, albo... No tak, 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 plecy mi robił. Ja szedłem tam do przodu. Dobra. Jeden na jeden? A nie, no tak, tak, tak. O, widzę jego jaja. Pycha. Kurde, prawie. Grenade! Dobra. A właśnie, że nie padnę. Jestem stary cyborgiem. O Jezu. Dobra, uratowałem budkę. Granat. Wiejemy. O, dobra, tu się nie skapnął dziady, że tu jestem. Dobra, jednego zdjąłem. A drugi, kurczę, dawaj. Aj, stary, mogłeś mnie uleczyć. 4 na 2. Wow, top 4 na 32-slotowym. Jezu, 48-slotowym surferze. Po prostu staty zarąbiste. Na pochybę? Dobra, lecimy dalej. Jak to standardowo, ktoś wchodzi rano do pokoju i idź spać, idź spać. Miałem zrobić cięcie, ale mówię, kurczę, przecież nie było jakoś tragicznie. No już się staty popsuły, już jest 4 na 4. Niestety. Daj gościu. I bum. Wow, grenade tu był. O stary. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. O, to jest punkt. To jest chyba ich. Jezu, chyba, na pewno. O, jaki parkurowiec ze mnie. Do wszystkich. Unieszkodliwiliśmy cel. Odbiór. Dzięki. Sam do siebie mówię. Takie fazy, wiecie, poranne. Co jest? Ktoś chyba tutaj jest. Coś tak czuję. Ale jeszcze... Chwila. A nie, dobra, dobra. Myślałem, że jest tu jakiś niebro... O Jezus! Jednak się nie myliłem. 990. Jezu, muszę to... Ouf! Nie, 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 posuwaj się, idioto! Dobra, wiejemy. Wow. To było hardkorowe. Kryjcie mnie, ludzie, kryjcie mnie. Bo dobra zabawa to podstawa.
Jezu, co ja w ogóle mówię. Tak jakieś, wiecie, fazy. Ale mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Już nie ma czegoś takiego, że wiecie, że albo mówię za cicho, albo mikrofon mam za daleko od twarzy. Teraz jest idealnie. Straciliśmy pieprzony cel? Jak to możliwe, ludzie? No dobra. Tu jest ten zasrany czołg. O Jezu, jak się przestraszyłem. Dobra, idziemy dalej. Kurde no. Teraz będzie pewnie 5 na 4. A my sobie przez ten czas zmienimy broń. Na jakąś, wiecie, jakąś lepszą. Czyli może MP7. Z MP7 jakoś mi dobrze idzie. Zresztą sami widzieliście na kanałach. Wiecie, takie rzeczy się pamięta. Jezu, było słychać, a to ten helikopterek. Było słychać, jakby ktoś skuterem jechał. Takim, wiecie, takim zipem. Tak pierdziało. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Do wszystkich. Unieszkodliwiliśmy. Aha, tutaj nie ma go już. Nie wiem, co ci strzelił do dupa. Wracaj tu natychmiast. Łapcie, skurwysyny. Oj, dobrze, żeś im powiedział, stary. Prawidłowo. A, no i jak coś, z góry mówię, że nagrywam to drugi raz, ponieważ jak widzieliście, kupiłem sobie nowego pada od Xboxa i właśnie on był podłączony. I nie wiedziałem, że w ogóle da się grać w Battlefielda, więc jeśli byście chcieli, to mogę dla was nagrać taki jeden odcinek, a jak seria się przyjmie, to wiele odcinków właśnie z Battlefielda na padzie od Xboxa. Myślę, że to też by było dobre rozwiązanie. I po prostu tak się przestraszyłem, bo leżał mi pod biurkiem, a pod biurkiem mam taką półeczkę i zaczął mi to tak wibrować, a ja takie, Jezu, to co jest? Ktoś wierci czy co? Dopiero potem ogarnąłem. Aj, nie udało się. Kurde no. 6 na 5 będzie. Cztery, trzy, dwa, jeden, go! Jezu, ludzie, nie bójcie się tutaj tych typów. To są przecież jakieś leszczyki. Ktoś zabije mnie za minutę. Dorzucę! Aj, nie dorzuciłem. Wow, co robić, co robić, przepana. Pierwsza pomoc, jest. Dobra, cicho, cicho, cicho. A już go tutaj nie. O Jezu! Kurde no, niepotrzebnie zmieniałem. No i mamy statę 6 na 6 i miejsce 7. Gramy oczywiście jeszcze. Dajemy czadu, dajemy z siebie wszystko. Kurde no. Jest dobrze, kurde. I dziękuję ci bardzo, gościu. Już się nigdy za tobą nie zrespię. Tylko czy ja wiem? Jezu, za kim ja się w ogóle zrespiłem? Nie wiem, nie pamiętam. Dobra, dobra, dobra. Chyba za tym typem. Dobra, zrespię się. Może mnie tym razem nie zawiedzie. Bez odbioru, stary, zrozumiałem. Będę uważać. Tutaj ktoś jest? Nie, chyba nikogo nie ma. Wow, no i kurde, dałem ciała. Zaraz wezmę RPG i po prostu dojadę. Ten siedzi w aucie, ten biegnie. Fantasma Wehrmacht. To chyba przez niego właśnie zginąłem.
Dobra, teraz spokojnie, spokojnie, spokojnie. A, tam oni są. Kurde, no. Już się wszystko psuje, już będzie 6 na 9. O, M416, dobra. Spróbujemy teraz tego. Chociaż pewnie i tak będzie słabo. O, jaki homer zarąbisty, właśnie. Muszę wam też nagrać odcinek z Kaspijskiej. Tak myślę, że seria będzie miała tak na oko, no 10 odcinków. Bo jeszcze chciałbym nagrać FIFA 13 i potem oczywiście kupuję FIFA 14. Nie tak jak na tym starym kanale Dekoma907, że kupiłem ją w styczniu i dopiero zacząłem z niej nagrywać. Bo to jest tylko różnica 50 zł i moim zdaniem to nie ma sensu, bo to już jest się pół roku do tyłu. A tak to wiecie, nagram wam piękny unboxing. Właśnie, jeszcze zastanawiam się nad kupnem kamerki. Teraz tylko różnica, kwestia wyboru, czy to ma być Logitech C270 czy C310. Jestem bardziej za C310, jest to koszt około 120 zł. I już po prostu dla was unboxing i może nawet vlog będzie. Wiecie, wszystko w swoim czasie. Wow, no i znowu dałem ciała. Więc to tak naprawdę jest też taki materiał trochę informacyjny. I co tutaj jeszcze mówić? Staram się o partnerstwo. Jest to partnerstwo, wiecie, z taką normalną siecią. Każdy youtuber może... Jezu, youtuber. Każdy użytkownik YouTube'a może się do tego dostać. Jest to RPM Network. Tam trzeba odprowadzać od tego podatek, ale wiecie, na tym starym koncie nie miałem partnerstwa, na tym chciałbym spróbować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wyjdzie, to nie wyjdzie, trudno. Wyjdzie, to fajnie, super, zarobiliście. No i co, i to tyle z takich informacji. A my jeszcze gramy w BF-a. Trzeba się, kurczę, koncentrować na grze. Albo nie. Dobra, nawalamy jeszcze informacje. no, jak to się nazywa? Widzę, że wam LS13 przypadł do gustu, więc oczywiście będzie więcej materiałów. O Jezu, zaraz się sam zabiję. Co ja robię w ogóle? No i będzie tak też na około 10-15 odcinków seria będzie miała. Potem na nowej mapie może będziemy cisnęli. Wiecie, wszystko się okaże. Wszystko w swoim czasie. Nie widział mnie. Teraz ja robię tutaj. Tak, 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 tak. Dawaj, 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 dawaj. Ej, no gdzie on jest? Przecież on tutaj był przed chwilą. O Jezu, ktoś mnie zabił. Nie no, dobra. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dostarczymy wam jeszcze troszeczkę takich informacji. Jak jeszcze rozmawiamy o informacjach, to będę jeszcze kupować myszkę. I to chyba z tych rzeczy to będzie na tyle. Może kupię z gier jeszcze Paydaya. I co? I dziękuję wam za odcinek. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.